Krzysztof Stanowski masakruje Mateusza Borka i Tomasza Smokowskiego. Byliśmy grupą obcych sobie ludzi, którzy mieli jeden wspólny kanał, na którym produkowali to, co chcieli. Więc zwolniliście moją mamę z pracy, zwolniliście moich kolegów z pracy, nie chcieliście mi wypłacić wynagrodzenia za czas wypowiedzenia. Prawie 4 lata próbowaliśmy się polubić, ale łagodnie mówiąc, nie wyszło. Natalia Janoszek powraca. Projekt GOATS będzie kontynuowany. Natomiast się odrodzimy i będzie zajebiście. Jestem tego pewien. Fame MMA dogadało się z Cloutem i Prime'em. Natomiast dziś odbyło się spotkanie. Fakt został zawarty. Lecimy z pierwszym tematem. Krzysztof Stanowski opublikował ponad godzinne wideo, w którym szczegółowo wyjaśnia powody odejścia z kanału sportowego. Stanowski zdecydował się opuścić projekt po ponad 4 latach działalności, w czasie których kanał sportowy osiągnął znaczący sukces, zdobywając ponad 1 000 000 subskrybentów na YouTubie. Jego decyzja wywołała więc naturalnie duże poruszenie w mediach. Krzysztof przyznał, że nosił się z nią już od dłuższego czasu, że od około roku ta decyzja w nim dojrzewała. Decyzja o odejściu z kanału sportowego dojrzewała we mnie od bardzo dawno, od wielu miesięcy, może od ponad roku. Trudno znaleźć tą dokładną datę, kiedy uznałem, że to dalej nie ma sensu, ale na pewno to nie były tygodnie, tylko to były miesiące i to długie miesiące, o czym wiedzą doskonale ludzie wokół mnie, z którymi się swoimi wątpliwościami regularnie dzieliłem. Jednym z głównych powodów odejścia Krzysztofa były napięte relacje z pozostałymi wspólnikami, a w szczególności z Mateuszem Borkiem i Tomaszem Smokowskim. Miałem dość udawania, dość tkwienia w atmosferze, w której nikt nikogo nie lubi, są mniejsze lub większe, bardziej lub mniej skrywane wzajemne pretensje, a wszystko to jest ukrywane przez widzami poprzez doklejany przed kamerą uśmiech. Życie jest na to za krótkie. Stanowski skrytykował atmosferę w pracy, wskazując na brak koleżeństwa między nimi oraz na toksyczne zachowania głównie ze strony Borka i Smokowskiego. Odszedłem, bo nawarstwiło się tyle frustracji, tyle złości, tyle z mojej strony niechęci do pracy tam, że po prostu nie chciałem tam dłużej przebywać. Nie chciało mi się zgadywać, w jakim ktoś przyjdzie nastroju, którą nogę ustanie i czy będzie spoko, czy też będzie miała ataki złości. Konflikt nasilił się po decyzji Borka dotyczącej zwolnienia mamy Stanowskiego, która była księgową kanału sportowego od momentu jego założenia. Powodem miało być coś tak kuriozalnego jak polubienie przez nią wpisu na Twitterze, który chwalił Stanowskiego, a krytykował innych założycieli kanału. Totalna dziecinada. Moi wspólnicy wykonali pierwszy ruch, który, muszę przyznać, mnie troszeczkę zaskoczył. 25 września, kiedy pojechałem na Majorkę na mecz Majorka-Barcelona z Weszło Travel, zwolnili z pracy moją mamę. Moją mamę, która świadczyła usługi księgowe od czasu powstania kanału sportowego. No i pierwszą decyzją, jak rozumiem, był zamach na moją rodzinę. Potem Mateusz Borek mi powiedział w rozmowie telefonicznej, że powodem takiej decyzji jest to, że moja mama zalajkowała wpis na Twitterze, który był pozytywny dla mnie, a negatywny dla moich wspólników. Stanowski wyraził również swoje niezadowolenie dotyczące sposobu rozliczeń w kanale sportowym. Zwrócił uwagę na to, że rozliczenia finansowe nie były sprawiedliwe i nie odzwierciedlały rzeczywistego wkładu poszczególnych osób w sukces kanału. Czyli jeśli dogadamy się w 2019 roku, że mamy się dzielić porówno, to znaczy, że w 2059 mamy się dzielić porówno, bez względu na to, co w tym czasie się wydarzy. Bez względu na to, kto ile pracuje, kto ile daje, kto ile odpoczywa, czy porówno to jest zawsze sprawiedliwe. Przypomniał o swoich pomysłach, które generowały miliony wyświetleń, podczas gdy inni wspólnicy nie wnosili aż tyle i nie angażowali się tak mocno jak on. Dowodem na to mają być comiesięczne raporty odnośnie 10 najlepiej oglądanych filmów. Materiały Stanowskiego zajmowały zazwyczaj 9 albo i nawet 10 na 10 pozycji w tych raportach, a mimo tego nie dostawał on większego wynagrodzenia. Dostajemy różnego rodzaju raporty, między innymi dostawaliśmy, znaczy ja już nie dostaję, między innymi dostawaliśmy raporty 10 najchętniej oglądanych programów w danym miesiącu. Każdy na to patrzył, bo to ciekawostka. I na początku było fajne, że 10 na 10 jest moich. W słabym miesiącu 9 albo 8 na 10, ale to nie wiem, jak często było 8 na 10. Zazwyczaj było 10 na 10. Na początku było to miłe, a potem zaczęło troszeczkę frustrować, bo to samo w sobie nie było frustrujące, ale to, że ktoś nie chce podjąć rywalizacji, że mu z tym dobrze, że to jest 10 na 10 moich programów, no to zaczynało być frustrujące. To, że moje stare programy robiły większe wyświetlenia niż aktualne,
aktualne programy. Ostatecznie Stanowski postanowił sprzedać swoje udziały w kanale sportowym i zacząć nowy projekt o nazwie Kanał Zero. Zakończył swoje wyjaśnienia mówiąc, że głównym problemem w kanale sportowym była zazdrość wśród wspólników. Zetknąłem się z ego i moim zdaniem z zazdrością. Z zazdrością, która nie pozwala niektórym normalnie funkcjonować. I gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć najkrócej, jak się da, na pytanie, co rozwaliło kanał sportowy, z mojej perspektywy, to powiedziałbym, że zazdrość. Czyli chłop robił 90% roboty, jeżeli chodzi o wyświetlenia, co udowodnił, a dostawał tyle samo, co Borek, Smokowski i Pol. Nic dziwnego, że odszedł. Jaką niby miał mieć motywację do tworzenia, skoro wiedział, że nieważne jak dobry materiał zrobi, to finalnie i tak jego zarobek będzie taki sam jak Borka czy Smokowskiego, którzy w tym czasie mogli sobie odpoczywać, spędzać czas z rodziną, cokolwiek. To nie jest fair. Więc jeśli robiłem hate parki, które robiły liczby, jeśli robiłem stanowiska o sporcie, o piłce nożnej, które robiły liczby, jeśli robiłem dziennikarskie zera, które robiły liczby, powstawały poranki, ja w sobotę przyjeżdżałem o 7 rano na testowe nagrania poranków, robiłem to wszystko, jeśli robiłem kwartalniki, to potem sobie coraz częściej zadawałem pytanie, po co? Jak przyjechałem na 7 czy 6.50 rano w jakąś sobotę, żeby zobaczyć testowe nagranie poranków, zobaczyć, która para, kto z kim może dobrze grać, zadawałem sobie pytanie podwójne, po co? Po co mi to? Bo mógłbym przecież iść na padla i wziąć dokładnie tę samą wypłatę. Najbardziej przykre w tym wszystkim jest chyba jednak to, że uśmiechy są doczepiane, a atmosfera toksyczna, że Smokowski wręcz go nienawidzi. Z wypowiedzi Stanowskiego maluje się obraz firmy, w której nie liczy się atmosfera, a szefostwo jest guburowate i nie dba o pracowników. Mateusz Borek mówił, że w jego firmie, czy też w firmie, w której on jest wspólnikiem, nikt nigdy nie będzie zarabiał więcej od niego. Tomek nie jest bohaterem tego nagrania i nie chcę, żeby nim był, natomiast jedno zdanie powiedzieć muszę, jako że zakochany jest w swojej działalności do szaleństwa, to postaram się ja ją zrecenzować od siebie. Problem z Tomkiem w internecie jest taki, że miewa niemal wyłącznie złe pomysły. Powiedziałem niemal, bo czasami jeszcze ma bardzo złe. No a potem robi jeszcze z tego zaletę, że to takie alternatywne i w ogóle sztuka wyższa, niezrozumiana przez plebs. Kanał sportowy będzie miał teraz naprawdę potężny problem wizerunkowy. Mateusz Borek zdążył już odpowiedzieć na film Stanowskiego w jednym z live'ów prowadzonych na kanale sportowym. Widać, że Borek się wycofuje, przestraszył się. Nie mogę powiedzieć, że pewnie w niektórych aspektach każdy pozostanie przy swojej prawdzie. Będzie prawda Matiego, będzie prawda Krzysia i niech tak zostanie, natomiast też z tego materiału wydaje mi się, że posłuchałem go, przesłuchałem. Ja czasami lubię się pobawić w jakąś konwencję, nazwijmy to półartystyczną, czasami mniej poważną, czasami bardziej poważną, czasami mniej rozsądną, czasami bardziej rozsądną. Natomiast mogę powiedzieć, że też wyciągnąłem kilka naprawdę fajnych, konstruktywnych wniosków. Wydaje mi się, że wspólnie z Krzyśkiem, ja mam 50, Krzysiek ma 40, mamy 90 lat. Też chciałbym za jakiś czas pamiętać tylko dobre rzeczy i nie chcę gdzieś nakręcać niepotrzebnej spirali. Także ma Krzysiek na pewno rację, mówiąc o tym, że jesteśmy za duzi, zbyt dorośli, za dużo przeżyliśmy, trochę razem zbudowaliśmy. Nie każdy idzie swoją stronę, także Krzysiu, wszystkiego dobrego. A to może świadczyć o tym, że Stanowski raczej nie kłamie. Daj spokój z tymi farmazonami, populizmem, podniesionym tonem, opowiadaniu o zasadach, obyczajach, o podawaniu ręki. Przecież nie masz do tego mandatu. Nie zauważyłeś, ale już się nikt na to nie nabiera, nawet wśród widzów, więc ja też się na to nie nabiorę. Po prostu daj już spokój, bądź sobą. Teraz będziesz mówił, że ty będziesz dbał o pracowników, ja odszedłem, a ktoś musi o nich zadbać. Jak ta firma ma dobrze funkcjonować, to może ty o nich lepiej nie dbaj. Może ty idź do domu. Myślę, że większość z nich wolałaby, żebyś akurat ty o nich nie dbał. Natalia Janoszek została zaangażowana w nowy projekt telewizyjny Playera. Obecnie w Tajlandii trwają zdjęcia do nowego show i mają zakończyć się już 30 listopada. Planowana emisja programu jest datowana na styczeń lub luty przyszłego roku. Poza Natalią Janoszek w programie mają wystąpić ponoć również Marta Linkiewicz, Ewelona, Monika Miller oraz Klaudia Mama na obrotach Klimczyk. Co to ma być za show? Tego jeszcze nie wiemy. Na social mediach Natalii Janoszek panuje cisza, a ostatni post na Instagramie jest z września. Mogłoby się wydawać, że jej karierę
kariera pod ramię ze Stanowskim jest na zawsze skończona. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Mimo swoich oszustw i robienia z ludzi głupków, Natalia najprawdopodobniej powróci. Co wy o tym sądzicie? Projekt GOATS, który wzbudzał wiele emocji i zainteresowania, został chwilowo zawieszony, ale według najnowszych informacji planowane jest jego odrodzenie. Sylwester Wardenga podczas swojego ostatniego live'a na YouTubie wyraził pewność co do przyszłości GOATS. Mówił wprost o planach odrodzenia projektu i zobowiązał się do tego, by zadbać o jego właściwe funkcjonowanie. Natomiast się odrodzimy i będzie zajebiście. Jestem tego pewien. A jak tak mówię, to tak będzie. Bo... postaram się, żeby tak było, zrobię wszystko, żeby to fajnie działało. Jego wypowiedzi brzmią jak konkretne plany, a nie tylko luźne przypuszczenia. I chociaż nie ma jeszcze konkretów co do nowego składu GOATS-ów, ani daty wznowienia projektu, to dyskusje na temat pierwszych odcinków i ich formy już się toczą. Spekuluje się, że jeden z pierwszych odcinków może dotyczyć Pasuta, ponieważ do tej pory, choć wcześniej powstał, nie został opublikowany. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on wypuszczony w całości, czy w częściach, bo podobno jest bardzo hardkorowy. W jakiej formie i w jakim składzie GOATS-i powrócą? Tego jeszcze na ten moment nie wiemy. Niemniej, skoro Wardenga oficjalnie mówi o reaktywacji, to możemy spodziewać się informacji już niebawem. Fame MMA, według informacji podanych przez Sylwestra Wardęgę, zawarło pakt z Cloutem oraz nieoficjalnie z Prime'em. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii trzy największe organizacje freakowe mają ze sobą współpracować. To teraz o porozumieniu federacji. Jak wiecie, były ostatnio czasy wojenne. Natomiast dziś odbyło się spotkanie, pakt został zawarty, Pasternak-Bielski. Tak nazwijmy ten pakt. I znowu się zaczynają czasy nie podkupywania sobie zawodników, czyli stawki zawodnicze będą szły w dół. Z punktu widzenia federacji to porozumienie jest korzystne, ponieważ oznacza koniec maksymalnego podnoszenia cen za zawodników oraz umożliwia wypożyczanie ich między federacjami. Jednakże dla samych zawodników taka współpraca może już nie być korzystna. Porozumienie pomiędzy federacjami ogranicza bowiem możliwości negocjacji zawodników, w związku z czym mogą już oni nie dostawać tak wysokich wynagrodzeń za pojedynki. Gdy jest rywalizacja, to jest idealne dla takich, dla zawodników, nie? Dla prowadzących, dla zawodników, bo federacje walczą o każdego do końca. Czyli w dużym uproszczeniu i skrócie, dla federacji dobrze, dla zawodników już niekoniecznie. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Jeżeli ci się w jakimś stopniu podobało, to zostaw proszę swojego suba i łapkę. Pomożesz mi w ten sposób rozwinąć kanał. Ja się z tobą już żegnam i do zobaczenia jutro.